Ania Rochlicka. Z wykształcenia psycholog w biznesie, z pasji prowadzi stronę i kanał o nazwie Nieś Miłość, na którym dzieli się swoim doświadczeniem wiary, aby przybliżyć ludzi do Boga i relacji z Duchem Świętym. Radykalne nawrócenie przeżyła w wieku 19 lat i od tamtej pory żyje w zgodzie z przykazaniami Jezusa. Posłuchajcie historii Ani. Aniu, bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję Ci, że znalazłaś czas i że zdecydowałaś się opowiedzieć swoją historię w moim programie. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo się z tego cieszę, że w końcu tutaj jestem i że jestem tak naprawdę po drugiej stronie, nie jako osoba zadająca pytanie, a w końcu jako osoba odpowiadająca na nie. Do tej Twojej działalności przejdziemy, bo to jest bardzo ważna część Twojego życia i tego, czym się zajmujesz aktualnie. Natomiast zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jak to się stało, że jesteś osobą wierzącą. Wow. Okej, no historia jest bardzo długa. Był to czas kwietnia 2012 roku, kiedy właśnie było Euro 2012. Pewnego dnia, tak znikąd ni zowąd, obudziłam się z poczuciem wielkiego grzechu, wielkiej grzeszności, która towarzyszyła mi tak naprawdę od poranka do zmierzchu. Nie rozumiałam tego, nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje w moim życiu, no ale postanowiłam, że no prześpię się z tym i kolejny dzień zawitam inaczej. To było po prostu jakieś takie uczucie wewnętrzne, tak? Tak, tak. To było uczucie wewnętrzne, które mi towarzyszyło, ale na tyle mocno, że to się pojawiało kolejnego i kolejnego, kolejnego dnia. Było to bardzo silne, tak jak wspomniałam, że nie potrafiłam spać. Cały czas o tym myślałam. Nawet kiedy spotykałam się ze znajomymi, to cały czas to uczucie takie wewnątrz mnie, bo to nie było tak jakby zewnątrz, taka myśl, tylko wewnątrz, czułam się bardzo, bardzo źle. I nie rozumiałam, bo mówiłam do siebie, że jestem osobą z katolickiej rodziny, nie jestem złym człowiekiem, a wręcz przeciwnie. I moim jedynym ratunkiem, niestety, ale to był mój taki ratunek, żeby o tym nie myśleć, był czas, że wychodziłam ze znajomymi na imprezę. I mówię, dobrze, no to muszę się upić, żeby po prostu o tym nie myśleć. No i tak jeden weekend, drugi weekend upijałam się tym alkoholem i czułam się super, bo to uczucie mi nie towarzyszyło wtedy. Byłam odurzona tym alkoholem. No ale wstawałam kolejnego dnia i znowu to się pojawiało. Wypisałam sobie wszystkie grzechy na kartce i postanowiłam, że pójdę do kościoła i po prostu pomodlę się o to i powiem dla księdza wszystkie moje grzechy. No ale niestety nie dotarłam do tego miejsca. Zbliżał się weekend. Standardowo szłam z koleżankami do klubu i kiedy rozmawiałyśmy, jedna koleżanka mówi, że jej mama ma przyjaciółkę, która słyszała, że kiedyś coś tam Faustyna albo Teresa, nie pamiętam, powiedziała, że zbliża się koniec świata i że wszyscy umrzemy. Wszystkie koleżanki na to normalnie zareagowały, typu dobra, to jest nieważne. Mnie to tak mocno dotknęło, bo ja czułam się taka grzeszna, że pobiegłam do toalety, zadzwoniłam do całej rodziny, że wszyscy umrzemy, że musimy coś z tym zrobić, że ja mam jakieś przeświadczenie w środku, ale nie rozumiem tego. Rodzice i w ogóle rodzina odebrali to bardzo źle, że coś jest ze mną nie tak. Pojechałam do domu wtedy, rozpłakałam się i poszłam spać. No i prosiłam Boga własnymi słowami, chociaż Go nie znałam wtedy, że jeżeli jesteś, to Ty mi się objaw, to Ty przyjdź do mnie, daj mi sen, cokolwiek, bo po prostu dłużej już nie wytrzymam z tym stanem, w którym jestem. I na mojej drodze pojawiła się pewna osoba. I tak w skrócie szczegółowo już, do brzegu przejdźmy, zapytała się mnie, Ania, co by było, gdybyś wyszła teraz z tego mieszkania i by potrącił ciebie samochód, co by się stało z twoją duszą, z twoim duchem? No to ja odpowiedziałam, no co, no idę do czyśćca. Po chwili niedobra, do nieba, no bo w sumie jestem dobrym człowiekiem. I potem, no dobra, może czyściec, no tak pomiędzy tym a tym, ale będzie ze mną dobrze. I ta osoba odpowiedziała mi, nie, jesteś w wielkim błędzie, pójdziesz do piekła. I ja taka bardzo zła na tą osobę, dlaczego ta osoba mówi mi, co będzie ze mną, kim ona w ogóle jest. I ja wyszłam, pamiętam, tak bardzo zrozpaczona tym wszystkim, załamana. I to mi nie dawało po prostu spokoju, ta myśl, która została ze mną, że ja pójdę do piekła. Nie potrafiłam sobie jakkolwiek odpowiedzieć na to pytanie. Nikt mi nie mógł pomóc, ani rodzice, ani przyjaciele, ani moje siostry. Komukolwiek zadałam to pytanie, nikt nie znał odpowiedzi. Internet mi też nie pomógł.
Więc z dnia na dzień, to trwało może miesiąc, tak szlochając i męcząc się z tym uczuciem, pytałam Boga praktycznie dzień w dzień, czy jest jakaś odpowiedź dalej na to. No i w końcu przyszedł ten moment, kiedy ta osoba powiedziała, że jego tata jest pastorem i po prostu powiedziała, czy ja bym chciała się spotkać. I ja mówię, że tak, że pragnę tego, wręcz oczekuję. No i spotkałam się z tą osobą, z tym pastorem. Pamiętam tylko moment, w którym on siedział na czarnym, obrotowym krześle, a ja naprzeciwko niego. I on mi zadawał parę pytań. I pamiętam jedno pytanie jak dzisiaj, które zadał. Co to jest miłość? I ja zaczęłam mu odpowiadać i w jednej, dosłownie w jednej sekundzie przestałam jego słyszeć. Tak jakby coś w powietrzu się wydarzyło, ale ja nie rozumiałam co. Wiedziałam, że do pokoju wszedł Jezus, nie widziałam Go, ale czułam tak silną Jego obecność, że ja myślę sobie, zaraz się rozpłaczę, ale w głowie, co pomyśli sobie ten pastor, że o co mi chodzi w ogóle, co tutaj się dzieje. Nie wiedziałam, jak się zachować, ale taki wielki tunel Bożej obecności, takiego światła biło od tego pastora, taki pokój. I ja mówię, ja muszę to mieć, ja muszę doświadczyć tego samego, co on ma, bo ja czuję się taka grzeszna, taka zła. I już wtedy wiedziałam, że Jezus istnieje. Już mi nikt nie musiał nic mówić, tylko ja nie wiedziałam, jak się tego wszystkiego uchwycić. Tamta osoba mi mówiła, że jesteśmy zbawieni z łaski. Ja tego totalnie nie rozumiałam. Zbawieni z łaski, ale co to znaczy? I cała Ewangelia została mi wyłożona, jak dla małego dziecka. Ja nie potrafiłam tego zrozumieć. Jaka łaska, ale jak? Po prostu ja taka grzeszna i taki święty Bóg mnie przyjmie? Przecież to jest nierealne, to jest niemożliwe. Jak tak po prostu powiem, Jezu, zapraszam Ciebie i Ty jesteś? No nie, no nie umiałam tego po prostu uchwycić. To wszystko się skończyło, ja oszołomiona poszłam do domu, nawet nie pamiętam, co się dalej działo. I pojechałam na event, wróciłam z tego eventu z tą właśnie osobą. Pamiętam, że to był 2 maj, 4 nad ranem. On do mnie, słuchaj, jak chcesz, ja Cię poprowadzę w tej prostej modlitwie. I Jezus przyjdzie do Twojego serca. Ja mówię, tak, chcę, bardzo tego chcę. No i pomodliliśmy się. Nie czułam nic, żadnej lekkości, niczego, tak jak niektórzy to mają. Pamiętam tylko, że otrzymałam Biblię od tego pastora. Wróciłam do domu, poszłam spać, obudziłam się o 7:00. Spałam zaledwie tam 3-4 godziny. Taka promienna, taka szczęśliwa się obudziłam, z takim nowym życiem, nowym natchnieniem, po prostu bez tego uczucia grzeszności. No, to było coś niesamowitego, nie mam słów naprawdę na to. Otworzyłam sobie Biblię, zaczęłam czytać i każde słowo, które przeczytałam w nim, dotykało tak mocno mojego serca, że ja wiedziałam, że to właśnie Bóg do mnie mówi. Ja zaczęłam wręcz szlochać, płakać. Ja nie rozumiałam tego, nie wiedziałam, co się dzieje, ale moje serce było tak blisko obecności Jezusa, w sensie blisko Boga. Jego obecność pochłonęła cały pokój. To było niesamowite moje takie pierwsze przeżycie, w sensie drugie przeżycie z Bogiem, ale takie już bardziej świadome. I pamiętam, że przyszły do mnie przyjaciółki dwie, tam około, nie wiem, 9:00, a ja już byłam zatracona w tej Biblii, cały czas czytałam. I one tak wchodzą i się patrzą, co ja robię. I siedziałam na łóżku z tą otwartą Biblią i ja mówię, czytam Biblię, dziewczyny, słuchajcie, Jezus może też zagościć w waszych sercach. Słuchajcie, wystarczy, że się pomodlicie tą modlitwą, Jezus nas zbawił z łaski. I wszystko im opowiedziałam. Tak w skrócie, one na mnie spojrzały i powiedziały, Ania, ty jesteś chora. Ania, coś z tobą jest nie tak. My wychodzimy. Ja mówię, nie, dziewczyny, poczekajcie, się z wami pomodlę. One, Ania, kto albo co z tobą zrobił, bo ja ciebie nie poznaję. Minęło 10 lat, nie mam uczucia grzeszności takiego w sobie, że budzę się z tym lękiem czy ze strachem. Jestem po prostu szczęśliwą osobą, mogę to powiedzieć publicznie do każdego, do wszystkich. Jestem radosna. No i to jest sens mojego życia. Życie właśnie z Jezusem, blisko Niego. No i niesiesz miłość teraz, dosłownie i w przenośni. Prowadzisz kanał. Tak, staram się. Nie zawsze mi wychodzi, bo jestem człowiekiem. Staram się zawsze chodzić w miłości. Otworzyłam kanał na YouTubie właśnie, żeby dzielić się świadectwami innych ludzi. Też ja się wypowiadam na różne tematy związane z Bogiem, w sensie tylko z Bogiem, które mają na celu właśnie zbliżyć ludzi do poznania Boga bądź do jeszcze bliższej relacji z Nim. Przed rozpoczęciem nagrania zaczęłam z Tobą o tym rozmawiać i uważam, że to jest bardzo cenny wątek tego, że młodzi ludzie bardzo mają dużą siłę przekonywania i pociągania za sobą właśnie innych, też młodych ludzi głównie, ale nie tylko, do tego, żeby nawiązać i poszerzać
poszerzać te relacje z Bogiem, no bo się nie boją. I czy ty się nie boisz właśnie publicznie, otwarcie pokazywać? No też, bo przepełnia cię ta miłość, energia, jak mówisz właśnie o tej przyjaźni z Duchem Świętym. Nie, czy to nie jest dla ciebie problem? Jak się czujesz odbierana? Co ci to daje? Ja jestem szczęśliwa i dumna z tego, że ja mogę mówić o Bogu. Mogę mówić o kimś, kto stworzył ten świat. O kimś, kto jest alfą i omegą i nie ma innej osoby, która by mogła dorównać Jezusowi. Więc otwarcie, szeroko, mocno chcę mówić, kim jest Jezus, co dla mnie zrobił i co chcę zrobić dla każdej innej osoby. Z Bogiem to jest taka trwałość, więc nie wstydzę się mówić, chcę mówić i pamiętam, jak 3 lata temu przyjechałam z Gdańska do właśnie Warszawy na Holy Spirit Night, to była środa, środek tygodnia i byłam zdumiona, że tam są sami młodzi ludzie. Młode twarze, uśmiechające się, wielbiące Boga z podniesionymi rękoma. To było coś cudownego. No, wydawać by się mogło, że to jest takie mało popularne, mało nowoczesne, że jednak młodzi ludzie potrzebują czegoś innego, większej rozrywki. A tutaj jednak, proszę. Tak, myślę, że to też zależy od tego, w jakim gronie się obracamy. Wcześniej, kiedy obracałam się w gronie nie osób wierzących, no to żyłam jednak takim stylem życia, gdzie się mogę powiedzieć, niefajnym. Teraz, jako już osoba świadoma, chrześcijanka, żyję życiem właśnie stricte nawiązującym do chrześcijaństwa, więc no, szukam tylko takich wydarzeń. No właśnie, a czyli zmieniło się twoje otoczenie? Twoi dawni przyjaciele utrzymują z tobą kontakt? Czy ty z nimi utrzymujesz kontakt? Moje życie zmieniło się o 180 stopni i to sami mi znajomi mówili. Poniekąd zrobiłam jakieś tam gafy, że tak jak wszyscy mi mówili, że już teraz powinnam całkowicie się odciąć i nie mieć kontaktu. I zrobiłam to, co było bardzo złe. Później, po latach, rozmawiając z tymi ludźmi, ci ludzie nie rozumieli, dlaczego tak zrobiłam, że nagle pojawił się jakiś Bóg i ja się odcinam. A wtedy, gdzie są osoby, które im głoszą? Więc na szczęście Bóg jest tak łaskawy, że te relacje, które wcześniej zakończyłam, naprawiły się i część ludzi z tych jest teraz wierząca. Niektóra dalej jest po tej drugiej stronie, ale ja nie znam dnia i godziny. Zawsze chcę być osobą otwartą dla wszystkich. Nieważne, czy to jest osoba wierząca, czy nie. Być tym świadectwem i osobą, która zawsze będzie mogła pomóc. Chciałam też z tobą porozmawiać na temat tej relacji z Duchem Świętym, bo mówisz, że to jest przyjaźń. Jak to tak wygląda? Co to tak znaczy przyjaźnić się z Duchem Świętym? Duch Święty jest naprawdę realną osobą. Ja tego doświadczyłam tuż po nawróceniu, kiedy otworzyłam książkę Boży Generałowie. Tam byli wypisani generałowie, którzy dokonali czegoś w życiu dla Boga. I bardzo mocno poruszyła mnie historia Catherine Kuhlman, Amy czy tam Smitha Wigglesworta. Tak mocno, że ja czytając w pracy tę książkę płakałam i ja mówię, Boże, ja chcę takie przeznaczenie, jacy mieli ci ludzie. Tam cuda uzdrowienia działy się każdego dnia. Jak na przykład konferencję otwierała Catherine Kuhlman, to ludzie czekali 2 dni przed otwarciem drzwi, bo chcieli być w pierwszych rzędach. I ja mówię, ta kobieta ma taką relację z Duchem Świętym, ona to zaczęła tam opisywać w tej książce. Więc ja postanowiłam, że ja też taką relację chcę nawiązać. Po pracy wracałam, zamykałam się w pokoju, studiowałam Biblię, wielbiłam Boga, słuchałam nauczań, kazań, mówiłam do Ducha Świętego, żeby zaczął mnie używać, żeby mówił do mnie, że chcę poznać Go tak, jak wszyscy inni Go poznali. Na początku nic się nie działo, totalnie nic. Ale z dnia na dzień, coraz bardziej, mocniej angażując się w to, czułam dosłownie obecność Ducha Świętego, która przychodziła do mnie do pokoju. Płakałam tam, modliłam się, wylewałam łzy. To było coś cudownego, naprawdę cudownego. I słyszałam pierwszy raz, jak on zaczął do mnie mówić. Leżałam sobie i on mówi, Ania, musimy jeszcze nad tym popracować. Ania, trzeba się rozprawić z tym. I to było takie delikatne zachęcenie. I ja mówię, tak, ja jestem gotowa, ja chcę wszystko dla ciebie zrobić. No i ja też bardzo prosiłam Boga, Ducha Świętego o to, aby pokazywał mi chorych ludzi, którzy mają z czymkolwiek problem. I tak się modliłam, no ale nic z tym nie robiłam pod względem, nie wychodziłam na ulicę i nie mówiłam, Boże, czy tutaj ktoś jest chory? Tak po prostu. I któregoś dnia, będąc na Mazurach, szłam sobie na spacer, rozmawiałam z Bogiem. No i potem tak po prostu sobie szłam, nic nie robiłam. I nagle słyszę taki głos Ducha Świętego. Ania, ta kobieta ma chore lędźwie, idź i o nią się pomódl.
I ja tak, o Boże, co tutaj się dzieje? Ja mówię, nie, ja gdzie? Ja nigdzie nie idę, ja się wstydzę. Co ta kobieta o mnie pomyśli? I znowu słyszę, Ania, idź i pomódź się o te lędźwie. I ja mówię, wszystko wszystkim, ale ja nigdzie nie idę. I potem sobie myślę, Boże, a jeżeli to naprawdę jesteś Ty, Duchu Święty, czy to Ty, czy ja już zwariowałam, że w tym pokoju tak długo siedziałam? Ja mówię, jak to jest? I to był dzień, było pełno ludzi. I ja mówię, jak ta kobieta skręci tam, to ja wtedy mam znak od Ciebie, że ja wtedy mam iść za nią i ja jej wtedy powiem o tym, bo ja nie chcę robić tego przy ludziach. Co jej w ogóle powiem? Ja już przeszłam na tą drugą stronę, ta kobieta tam stała i ona nie skręciła tam. I ja mówię, czyli to był znak, że sobie to wszystko wymyśliłam, to było z mojej głowy, ja sobie przejdę dalej. I sobie przeszłam dalej i taki niesmak wewnątrz mnie, że coś jest nie tak. I ja mówię, a jeśli to naprawdę jest Bóg? Cofnęłam się. Podeszłam do tej kobiety, cała byłam roztrzęsiona i podchodzę do niej i mówię, przepraszam, bo ja jestem chrześcijanką. I mam do Pani tylko takie jedno pytanie, czy ma Pani może problem z lędźwiami, bo ja bym się chciała pomodlić. Ona tak na mnie spojrzała, rozpłakała się i powiedziała, że ona się modliła do Boga dzień i noc, żeby uzdrowił jej lędźwie, bo nawet lekarze jej nie mogą pomóc. Ja byłam w większym szoku niż ona, nałożyłam na nią ręce, pomodliłam się. I poszłam. Dla mnie to było bardzo dziwne. Wiem, że tego czasu Bóg ją uzdrowił. Jestem wręcz tego pewna, bo dał mi znak. To, o co prosiłam, otrzymałam. No i tak się zaczęła moja przygoda z modlitwą za ludzi chorych, za to, żeby wychodzić, żeby modlić się. Jest to cudowne uczucie, słyszeć głos Ducha Świętego, mieć z Nim relacje, czy nawet jak jestem w kościele, słyszę wewnątrz siebie, ta kobieta ma problem ze snem, ten mężczyzna ma problem z kolanem. Ja podchodzę i autentycznie jest to, co słyszę wewnątrz siebie, to co mówi Duch Święty, mówi mi o chorobach, o ludzkich zmaganiach, czy też o rozterkach serca i to jest takie cudowne, że normalnie nie byłabym w stanie tego wiedzieć, ale Duch Święty powie wszystko, kiedy chodzimy z Nim blisko i kiedy chcemy mieć z Nim relacje. Czy Twoje misje w Afryce, na których byłaś i na które wiem, że się też wybierasz ponownie, też były takim głosem od Ducha Świętego? Tak, w ogóle było to cudowne pod tym względem, że Bóg jest bardzo zaskakujący, ma olbrzymie poczucie humoru. Zawsze będę o tym mówiła. Gdyż kiedy powiedziałam sobie, że chcę lecieć na misję, czułam takie mocne przenaglenie, żeby lecieć, żeby robić coś. Przychodzi do mnie siostra, tam minęło może, nie wiem, 5 dni i mówi, Ania, słuchaj, ja lecę na misję do Izraela na 3 miesiące, właśnie żeby służyć, żeby pomagać. I ja mówię, wow, to jest odpowiedź na moje pytanie, o które modliłam się do Boga. I ja mówię, Boże, dziękuję Ci, że ja polecę z moją siostrą. I takie wewnątrz mnie słyszę, nie. Ale to było tak silne, że ja wiedziałam, że to mówi Bóg. Ja mówię, jak to nie, skoro Ty powiedziałeś tak, Ty mi dajesz pragnienia. Potem znowu przychodzę i mówię, Panie Boże, o co z tym chodzi? Ty mi dajesz taką wizję, żebym leciała, żebym coś robiła, a nagle ja słyszę, że nie i jeszcze bym leciała z siostrą, to już w ogóle super. Modliłam się o to i cały czas słyszałam takie wewnątrz nie, więc odpuściłam sobie. Trochę się rozgniewałam, bo poczułam się, że ktoś mi o czymś mówi, a nagle się rozmyśla. Tak postrzegałam Boga. Odłożyłam to na bok. Minął pewien czas i znowu czuję wewnątrz siebie, że chcę lecieć na misję. Takie pragnienie przyszło do mnie. I ja mówię, okej, Panie Boże, to skoro ma to tak wyglądać, to proszę Cię, daj mi ludzi, którzy chcieliby ze mną polecieć. No i tak minął kolejny czas, spotkałam się z koleżanką i koleżanka tak znikąd, niezowąd mówi, Ania, wiesz co, chciałabym lecieć na misję. I ja mówię, tak, chciałabym lecieć na misję, a gdzie? Ona, no nie wiem gdzie, ale po prostu chciałabym lecieć. Ja mówię, słuchaj, bo tak się składa, że ja też bym chciała. I mam jeszcze jedną koleżankę, która by też chciała. I ja mówię, okej, fajnie. No dobra, to słuchajcie, umówmy się, przemódlmy to i zobaczymy. Spotkałyśmy się, wypisałyśmy, nie wiem, 10-12 krajów, do których byśmy mogły lecieć. I mówimy sobie, słuchajcie dziewczyny, zostawiamy tą kartkę na miesiąc, każda pamięta kraje, niech każda się modli, gdzie czuje, że powinna polecieć, gdzie Bóg mówi, żeby leciała. Spotykamy się za miesiąc i ustalamy finalnie, gdzie lecimy. Minął miesiąc, spotkałyśmy się wspólnie znowu. I ja mówię, dziewczyny, to na raz, dwa, trzy mówimy, gdzie lecimy. I wszystkie, Mozambik. To było takie potwierdzenie dla mnie, że już no po prostu no, dla nas, że wiedziałyśmy, że mamy tam lecieć. Misja bardzo mocno odmieniła mój światopogląd na życie tutaj w Europie. Byłyśmy 3 tygodnie, doświadczyłyśmy bardzo dużo.
Jeździłyśmy po różnych wioskach, gdzie nie było prądu, gdzie ludzie gotowali dosłownie w kotłach na ogniu, gdzie małe dzieci opiekowały się, na przykład 3-letnie dziecko opiekowało się noworodkiem, bo niestety mama szła do pracy jako prostytutka, żyły na śmietniku, na różnych wysypiskach i widzieć taki widok praktycznie codziennie jest bardzo przykry, załamujący wręcz. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, a zarazem najpiękniejsze, bo tak jak się mówi, że ludzie w Afryce nie mają nic, a są radośni. I tam było tak autentycznie. Te dzieciaczki, bo byłyśmy w ośrodku, gdzie było 200 dzieciaczków porzuconych, to była organizacja Iris Global. I właśnie w przyszłości planujemy w tym roku lecieć znowu. Też chcemy właśnie do Iris Global lecieć, tylko już do innej miejscowości, żeby znowu być tam tym świadectwem dla tych ludzi, pomocą, no i doświadczać tego, co Bóg ma dla nas tam. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby te wszystkie plany się udało zrealizować, na chwałę Pana oczywiście, bo tylko z Jego wsparciem, z Jego mocą możemy działać cuda i możemy pomagać. Także bardzo Ci, Aniu, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za Ciebie, za Twoją działalność, za to, że potrafisz dzielić się słowem w tak piękny sposób. Dziękuję bardzo, Paulinko, i ja również dziękuję Tobie, że Ty prowadzisz taki właśnie program dla ludzi, żeby mogli dowiedzieć się nieco więcej o Bogu. Jest to wspaniałe i niech się szerzy jak najbardziej. Amen. Dziękuję.